Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, to jest dzień czwartkowy, czyli dzień przedpiątkowy, a dzień pośrodowy. Trzeba by wymyślić jakieś nowe nazwy chyba na te dni, bo mi się nudzi mówić, że jest poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, tylko trzeba by jakieś nowe nazwy dniom wymyślić. Może po prostu zakrzyknijmy. Moi drodzy, moi kochani, moi ulubieni, kontynuując myśl sprzed momentu, może rzeczywiście jest jakiś pomysł, żeby wymyślić nowe dni tygodnia. Jeżeli macie jakiś pomysł, jak nazwać dni tygodnia inaczej, niż tak je nazywamy normalnie, żebym miał o czym gadać w tych wstępach, bo już mi się trochę nudzi mówienie, że jest dzień poniedziałkowy, dzień wtorkowy albo dzień przedpiątkowy, to napiszcie proszę w komentarzach, jeżeli macie jakiś pomysł, jak nazwać poszczególne dni jakoś inaczej. Może to jest jakiś pomysł i jeżeli będą jakieś fajne pomysły, to może gdzieś to wykorzystam, na przykład w 6 rano i będziemy nazywać dni inaczej, ale głupoty. Ale może będzie to jakaś robota umysłowa, chociaż na sekundę. Moi kochani, serdecznie was witam w kolejnym odcinku. Zapraszam do zdania, które dzisiaj będzie mądrym zdaniem, bardzo. I które myślę nam się może przydać. Chociaż będzie trudne dosyć. Ale ważne. Posłuchajcie proszę, jakie ono jest. Nie chronisz swojego serca, udając, że go nie masz. Moi drodzy, to zdanie pani Kimberly to jest taka amerykańska pastor, trochę taka śmieszna, zobaczcie sobie na zdjęciach w internecie, wygląda dosyć dziwnie i przyznam szczerze, że jak widzę jak wygląda, to jest lekko podejrzana, ale mówią, żeby nie osądzać po tym jak ktoś wygląda. Zdanie jest bardzo mądre, więc biorę to zdanie, bo jest w ogóle ekstra super fajne. Jest oczywiste i myślę, że większość z nas o tym wie, ale i tak tego nie stosujemy. Moi drodzy, bardzo wielu z nas, kiedy doświadczyło jakichś trudnych wydarzeń, nie jakichś trudnych rzeczy w życiu, zostaliśmy zranieni, skrzywdzeni, zdradzeni, porzuceni, no źle potraktowani, to jeżeli jeszcze to szczególnie miało jakieś swoje miejsce przez po prostu długi okres czasu, kiedy to było ciągłe właśnie ranienie, dotykanie serca, pozbawianie go miłości i tak dalej, no to mamy taki mechanizm obronny w sercu, żeby się pozamykać, żeby to serce tak uszczelnić, czyli nikomu do tego serca nie dać już dostępu, no po to, żeby nas nie zraniono. W ten sposób, oczywiście wydaje nam się, że jesteśmy bezpieczni, bo nas nikt nie rani. Myślę, że wszyscy, którzy to zrobili w życiu, doskonale wiedzą, że to jest nieprawda. Moi drodzy, zdanie banał, zdanie wyświechtane, ale zdanie absolutnie prawdziwe. Jeżeli chcesz kochać, to się musisz narazić na zranienie. Nie wiem, czy ktoś to powiedział, nie wiem, czy jest jakiś taki cytat, jeżeli nie, to może to być mój cytat. Ale to jest strasznie ważne zdanie. Miłość jest z natury, miłość jest jakby z istoty, jest z definicji nastawiona i gotowa i otwarta na zranienie. I miłość, która nie jest gotowa na zranienie, która nie jest gotowa na to, że może być jej coś zabrane, że może być skrzywdzona, to po prostu nie jest miłość. To jest jakiś układ przyjacielski, nawet nie przyjacielski, taki układ społeczno-partnersko-biznesowo-pogrzebowy albo jakikolwiek inny. Moi drodzy, miłość ma w sobie gotowość. Oczywiście niechęć, żeby to było jasne, to nie ma żadnej chęci, żeby mnie krzywdzili, ale ma w sobie taką gotowość, że mogę być skrzywdzony, mogę być źle potraktowany, mogę być odrzucony, zraniony i tak dalej. Zauważcie, Pan Bóg, który jest najczystszą miłością, który jest największą miłością, nie ma od Niego większej miłości, On również pozwolił i wiedział, że tak będzie, po to w ogóle na świat przyszedł, że będzie skrzywdzony, że będzie zabity wręcz. I nie powiedział sobie nie, tylko wiedział, że właśnie na tym polega miłość. I kochani, to oczywiście nie jest żadne przyzwolenie na zranienia. To nie jest żadne przyzwolenie na to, okej, krzywdźcie mnie, zabijajcie mnie, nie. Oczywiście, z tego też można zrobić bardzo złą postawę życiową, tak? Czyli kogoś, kto po prostu wręcz szuka zranienia. Ale kochani, miłość musi być otwarta i miłość no, będzie taka, że będą nas w niej krzywdzić. Jeżeli myślisz, że się ochronisz, bo sobie serce zamkniesz, bo się obwarujesz tysiącem różnych murów i nikogo do siebie nie dopuścisz, nie, staniesz się po prostu kłębkiem samotności w środku i to cię skrzywdzi jeszcze bardziej. Kochani, ten odcinek wiem, że pewnie wszystkich nas nie dotyczy, chociaż ja wiem, chyba każdy jakoś został skrzywdzony i zraniony w miłości. Niektórzy pewnie znacznie bardziej, inni trochę mniej, ale jakoś każdy. Ja na przykład mam takie coś, że widzę sobie takie mechanizmy, gdzie się bronię przed różnymi relacjami, przed różnym wtargnięciem ludzi do mnie, bo się boję osądzenia, zranienia tego, że ktoś to wykorzysta, bo tak się stało tysiące razy w życiu, nie? To nie jest dobre. W takim sensie to zamknięcie. Nie ochronisz swojego serca. Skamielisz je. Nie wiem, czy takie słowo istnieje. Ale w sensie sprawisz, że ono się stanie jak skała, stanie się jak kamień i będziesz żył z kamiennym sercem. Nie. Nie bójcie się tego. Miłość jest otwarta na to, że może być zraniona. Mówię, to nie znaczy, że go szuka, to nie znaczy, że pozwala na to, to nie znaczy, że sama się godzi na sytuację, gdzie ktoś będzie to wykorzystywał. Nie, potrzeba oczywiście mądrości. To jest pewnie strasznie duży temat. Ale kochani, nie zamykajcie swojego serca. Nie kostniejcie w tych sercach. Nie ukamienuj, nie wiem jak to powiedzieć. Nie skamienili. Jak ktoś ma pomysł, niech powie. W sensie nie przemieniajcie waszych serc w kamienie, bo to
bo to donikąd nie prowadzi i wcale swojego serca wtedy nie chronisz. Miejcie otwarte serca, nawet za cenę zranienia. Zróbmy taki dzisiaj dzień. Dzień otwartych serc. Ło, no to był taki bardzo ciężki temat, taki bardzo taki poważny, to takie 4-minutowe mówienie w 6 rano, czy tam 5-minutowe, to w ogóle trochę nawet nie przystoi taki temat poruszać. Ale może komuś nawet taka kropla jakaś spadnie i to zobaczy i się spróbuje z tej skamieniny wyrwać. Byłoby super. Dobra, jutro jeszcze jeden odcinek, oczywiście 6 rano w tym tygodniu. Serdecznie Was zapraszam. Ściskam, błogosławię, pozdrawiam, z Bogiem, pa!